Czas ruszać w drogę. Siemanko. Przed nami 323 km i 5 godzin w trasie. Jedziemy w Bieszczady. Następna stacja Smerek. Pokażemy wam coś ekstra. Witajcie, kochani. Czołem. No, dojechaliśmy. Jesteśmy w tej chwili pod namiotem w Bieszczadach, w miejscowości Smerek. Paweł jest tutaj pierwszy raz w życiu. Ja tutaj no, bywałem częściej. Znaczy właściwie w tym konkretnym miejscu jestem pierwszy. W Smerku już okazało się, że byłem. Za nami wielka trasa z Radzica właśnie do Smereka. Nagraliśmy dzisiaj pierwsze ujęcia z drona. Jutro więcej zdjęć w ciągu dnia. Módlcie się, żeby była pogoda, żeby nas deszcz tutaj nie złapał w pułapkę w tym namiocie. Powiemy wam też jutro, kiedy będzie więcej do pokazania z tego miejsca. Dlaczego w ogóle tu przyjechaliśmy? Bo to tak ani po drodze, ani no, niezwiązane może wydawałoby się z tematem. Także jutro więcej szczegółów. Miejsce jest bardzo ładne, a myślę, że to, co tutaj być może będzie się działo, jest idealnie wpisze się w to, jak to miejsce wygląda. My idziemy spać, jesteśmy wykończeni po tej trasie. Byliśmy dzisiaj, spędziliśmy ile? 5 godzin? 6 godzin w samochodzie. No, potem zahaczyliśmy o rzekę, biegaliśmy po górach, nagrywaliśmy, zakończyliśmy dzień bardzo przyjemnie, bo miejsce, w którym jesteśmy, to też jest miejsce, gdzie mieszkają moi rodzice, więc bardzo przyjemny wieczór z lampką Tokaju, z cydrem, bardzo było miło. Bardzo. Pozdrawiamy was serdecznie i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do usłyszenia.